Dzisiaj mamy forum energetyki wiatrowej. Dyskutujemy z decydentami, samorządami, z biznesem na temat przyszłości rozwoju lądowej energetyki wiatrowej. Przyszłość energetyki wiatrowej na lądzie widzimy w zielonych barwach. To jest potencjał, który jeszcze nie został w Polsce wykorzystany. Mamy ogromne szczęście jako kraj, że te warunki tutaj atmosferyczne, dostępnego terenu są jedne z najkorzystniejszych w całej Europie. Dlatego dzisiaj wiemy jedno i rząd też o tym wie, że innego rozwiązania na transformację energetyczną w naszym kraju niż wiatraki nie ma. Natomiast potrzebujemy jako branża do tego zmian regulacyjnych. Energetyka odnawialna również jest branżą, która bazuje na regulowanym rynku, co oznacza, że bez przepisów odpowiednich, szczególnie tych, które uwalniają potencjał lokalizacyjny lądowych wiatraków, nie jesteśmy dzisiaj w stanie jako inwestorzy realizować z sukcesem tych inwestycji dla naszej gospodarki. Wierzymy zgodnie z obietnicami, że rząd wprowadzi do końca roku ustawę wiatrakową do Sejmu. To jest bardzo ważne, żeby nie tracić więcej czasu. Każdy rok straty tej ustawy może kosztować nas jako gospodarkę nawet 7 miliardów złotych.